i sejmik znakomitą większością głosów poparł ten wniosek, żeby przekazać tutaj pieniądze właśnie do Rybnika. Przekazujemy też 5 milionów do szpitala w Częstochowie, 5 milionów do Bielska-Białej, a więc 25 milionów złotych na de facto poprawę bieżącej sytuacji, spłatę zobowiązań bieżących, ale także konkretne, realne działania, a więc jest to bardzo duża suma publicznych środków, które tutaj dzisiaj trafiają do Rybnika. Dla nas to jest bardzo ważny szpital. Z drugiej strony inwestycje. Jak sobie podliczyliśmy dość skrupulatnie, w latach 2019, 2020, 2021, 2022 na tą chwilę mamy zadeklarowanych środków już przepracowanych i te, które będą pracowały na poziomie ponad 20 milionów złotych. Są to środki własne budżetu województwa, nie są to środki unijne. Oczywiście też w ślad za tą deklaracją w sejmiku dajemy na te słynne piony tutaj, dla których zawsze brakowało od wielu, wielu lat pieniędzy. W tym roku to są prawie 2 miliony złotych. Kolejne środki w przyszłym i szpital zdąży to przerobić, a więc też ta infrastruktura tu się w sposób zdecydowany poprawi. A więc z jednej strony 15 milionów złotych na bieżące wsparcie, a z drugiej strony ponad 20 milionów na inwestycje, które poszły bezpośrednio z budżetu województwa. I to nie jest jeszcze ostatnie, jakby to powiedzieć, zdanie. To są środki zaplanowane na ten rok i na przyszły, bo wiadomo, że często te zadania są dwuletnie z przyczyn technologicznych. A więc to pokazuje, że samorząd wojewódzki bardzo mocno wspiera szpital w Rybniku, żeby pacjenci tego szpitala funkcjonowali swój proces leczenia w komfortowych warunkach. O tym też chcemy poinformować dzisiaj w kwestii rozbudowy oddziału onkologicznego. Wszyscy szanowni państwo wiemy, w jakim żyjemy środowisku i wydaje się nam to chyba wszystkim wspólnie, możemy to tak dość głośno powiedzieć, że sprawny, dobry oddział onkologiczny, dobrze wyposażony, ze świetną kadrą, która już dzisiaj przecież też pracuje w tym szpitalu. To jest długo oczekiwana pomoc. Może i ktoś powiedzieć, że krótko dla nas, kilka miesięcy w tej trudnej sytuacji finansowej, to jest długo. My się bardzo cieszymy i zapewniam panów marszałków, że pożyczka właściwie już dzisiaj jest rozpisana, jak będzie spłacona, więc da nam to pewien oddech, pomoże naszemu szpitalowi w dużej mierze, bo z tymi problemami finansowymi rzeczywiście się bardzo borykamy.